Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Natalia Pietrucha i Julia Pożarlik, dziennikarki Canal Plus Sport, postanowiły poznać żużel od podszewki. Biegały, gotowały, czyściły, ale przede wszystkim jeździły. Wszystko po to, aby trafić na tor. Jeśli zawodnikom na torze nie idzie, to wytłumaczenie często jest jedno – sprzęt. Tego obszaru Natalia i Julia nie mogły zatem zaniedbać. Poszukiwanie odpowiednich jednostek było ich kolejnym wyzwaniem. Żeby przerzucić tony sprzętu, dziewczyny pojechały do Ashleya Colloway'a, jednego z najsłynniejszych tunerów silników żużlowych. I przyjechały na biało do warsztatu. To była bardzo długa podróż, ale już jesteśmy u Ashleya Colloway'a i dzisiaj zobaczymy, jak przygotowuje się silnik żużlowy. A na pewno przygotował nas dużo rzeczy. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Julia. Cześć, cześć. Cześć, Ashley. Fajnie, że jesteście, bo mamy duże roboty. No dobra, a my jesteśmy gotowe na to, żeby dzisiaj poznać tajniki tuningowania silnika. Super. Ashley, jesteśmy już w środku, w Twoim królestwie, no ale powiedz, od czego zaczniemy dzisiaj naszą pracę. No, tam jest silnik gotowy na serwis, który już był, czyli no, Ty musisz po prostu rozbierać i zobaczyć, co tam jest w środku. No ale chyba nie będziemy robić tego tutaj, musimy to chyba przenieść na warsztat. No ten drugi warsztat tam z tyłu. Okej, czyli mamy to podnieść i po prostu przenieść, tak? Proszę bardzo. To zabierzemy. Tylko dobrze to złapcie. Czekaj, to ja za długo złapię. Dobra, ja 3, 4. No trochę tu jest ciężkie. No trochę czekaj. Jest ciężkie, okay. Ale idziemy. No to nie są lekkie rzeczy, ale bardzo ciężkie. Mamy już wprawę. Ale trzeba uważać, bo to nie są tanie rzeczy. Absolutnie. I gdzie teraz? W to musimy to włożyć. O, jest. Tak. No tu są takie tutaj dziurki. Macie. Tak, dwie. O! Dobra. Wejdzie. Weszło. Pierwszy sukces, tak. Odhaczony. Wow. Słaba dieta, normalnie dziewczyny, słaba. Mateusz, ty jesteś jednym z mechaników, którzy pracują u Ashleya. Tak. W takim razie przeprowadzisz nas kompleksowo przez cały proces rozkładania. Od czego zaczniemy? Od tego, że rozkręcicie tą pokrywę tą, a ja sobie skoczę na kawkę. Okej. Mati, nie uciekaj. No, dobra, nam pokaż, jak się to robi. Okej. Okay. Czyli bierzemy piątkę, tutaj mamy klucze. Rozkręcamy. Nie spadnie. Nie spadnie. Proszę bardzo. I tu mamy wkrętarkę i możemy rozkręcać. To pokrywa. Julia, okay, czyżbym wyczuł lekki niepokój? Tak. No. Okej. Okay. Jezu! Idzie. Okay. Teraz wyciągamy. Okej. Okay. Super. I odkładamy na czysty papier. Okej. Okay. Co, jak poruszasz ten... Tak? Tą pokrywą. Tym? Tak. Co ci pomogę? O! A, o. O no i rączki już pobrudzone. Proszę. Dziękuję bardzo. I co? I teraz czekamy, aż to... Znaczy nie. Sitko z pompką musimy wyciągnąć tak samo do myjki. To też jest myte za każdym razem. Po prostu... Tak, wyciągamy. O, no właśnie. O nie! Okay. Oleju nam to nic. No, dziewczyny, tak, świetnie wam idzie. Tak. Okej. Okay. Dobra. Klient będzie miał nową. Tutaj jest zimmering. Ciekawe, czy sobie poradzicie, co ściągnąć. Czyli co tak, to robimy? Są takie szybce i tu masz dwie dziurki. Dwie dziurki. Czyli tak, i ten też musi wejść tą dziurkę. Ja ci pokażę. No, pokaż. Ach, w ten tak, sposób. I rozszerzamy. Dobra. Ginekolog taki. Ale rozszerzamy jak, nie rozumiem, tak? Że co? Że tak, naciśnij. Naciskam i co? Tu. I poszedł. Okay, i to też jest do myjki. To odkładamy i ściągamy. Zębatkę, łańcuch, rzucamy do myjki. I tak samo tą większą też. Ona jest luźna. Czyli co, najpierw trzeba ten łańcuch. Tak, przytrzymaj łańcuch, do góry go podnieś. Bardzo się chyba nie da. Czy to wtedy tak zrobić? Tak, możesz, tak. Okay. I teraz zębatkę wyciągnij. I łańcuch. On się zaczepił? A! W tą stronę, puść. Okay. I on też do myjki? Tak, też do myjki. Tutaj mamy takie pchełki, my to nazywamy. Też je ściągamy. O. A czemu pchełki? Ja jestem zmęczona, więc mam dla was wodę. O, o, ale
super. Dziękuję. Oho, przyszło wsparcie. Córka Ashleya wam często tak pomaga? Tak, wczoraj mieliśmy akurat babeczki. Piekła babeczki. Teraz... Znowu odkręcamy. Tak, znowu. Tylko, że tutaj już trzeba będzie więcej siły użyć. Proszę. Jak więcej siły, to Natalia. W którą stronę? W tą? Dobrze? Tak, dobrze. Od siebie, od siebie. No od siebie, tak, no tak. Dobrze, no. Poszło. Poszło. Jeśli mamy wykręcone te cztery śruby, to podnosimy cylinder do góry. Tylko tak. I uważamy, tak, poczekaj. Ważna rzecz. Wkładamy tutaj, teraz podnieś. Do góry, super. Mhm. Widzisz, żeby nam nie spadł tłok. Aha, to jest ten tłok. Tak. I to też do myjki, cylinder. A, to do myjki. Tak, to do myjki. I to jest tłok. Ten, który pytałaś. Okej, i co teraz? Teraz jest zabezpieczenie tutaj, z tej strony. Mhm, widzę. Widzisz? No. I ten, co miałem, mały śrubokręt. Mhm. Ja tylko ci pokażę. Tu go wkładamy. Tylko uważaj na oczy. Bo on strzela, naprawdę. Już się boję. Wiesz co, jak? No, no trzymaj sobie palcem. Rzekaj. Dawaj, nie bój się. Masz drugie oko. No to ją pocieszył. O, widzisz? Jezu! Udało się, dobra. Super. Na szczęście oko jest całe. I to też do myjki. A, do myjki. Okay. Tu. Wyciągam, możecie wyciągnąć. Tłok też jest do mycia. Okej. Okay. Tak. Jak tam tutaj? No, powoli kończymy chyba, tak? Tak, ja już dokończę tutaj, tak, kartery. Okay. Dobrze, dobrze. Możesz zaprosić dziewczynę do siebie już wtedy. Dobra, już ten zobaczy. Tylko nie pomogło mi wymyć. Jeszcze trochę brudny jest, ale dobrze, może być. Później. Mateusz, szybki raport, jak nam poszło? Super, ja jestem zadowolony. No okej, okay, no to dobrze. Silnik rozebrany, czas na pogaduchy. Czym różni się taki fabryczny silnik, jaki można kupić, od tego, który wyjeżdża od ciebie? No to są duże różne, tak? Pierwsza rzecz to jest około 8 koni różnicy między taki standardowy i silnik po tuningu. I no, wszystkie części są inaczej. I no, może powiedzieć, to jest połowę kosztu taki. Tuningowy silnik, tak? To ile to na przykład kosztuje? Zależy od kurs euro, ale to jest 6,5 tysiąca euro, czyli około 30 tysięcy netto. A serwis? Serwis między 1500 do 3,5, zależy jakie części my musisz wymienić netto. Czyli musi być jakiś... Będzie no tak. Tak, to musimy się zastanowić. Musi pracować. Trzeba pracować. Tak jest, tak jest. Ale to jeszcze teraz taka sprawa. Dajmy na to, że ja jestem zawodnikiem i przychodzę do ciebie po zawodach i mówię, aż nie szło mi ze startów totalnie. I potem ciężko mi było nabrać prędkości po dystansie. Co mi doradzisz? Zależy, o której ty dzwoni w domu. Jak jest za późno, to je nie odbiera, to jest jedna rzecz. Nie, żartuję. Nie, zawsze, wiesz, ja zawsze jestem otwarty na rozmowę. No dobrze, koniec gadania. Ashley, daj im jakieś wyzwanie. My mamy tutaj wałek gotowy i my już składaliśmy ten wałek do katerów, czyli tak zrobimy. Czyli to trochę ciężkie. No jest, 10 kilo, 11 kilo, coś takiego. Coś czuję, że będzie ciekawie. I teraz drugą połowę. To tak. Właśnie tak wkręcają. Mamy cztery śruby. Ten długi tutaj. Dwa krótki tu na dole. I no. I gotowe. I gotowe. Muszę sprawdzić. Jak szybciej, tak? Szybko. Która szybciej, która szybsza tak, będzie. Tak, okej, okay, czyli będziesz odmierzał czas. Tak okay. Albo ty, albo ja pierwsza, rozstrzygnijmy to po męsku. Tak będzie najbardziej fair. To gramy w kamień, papier, nożyce? Do jednego. Dobra. Raz, dwa, trzy. No. Zatem jak trzy, to mówił Kacper Woryna, jeden. 3 a 5. Dobra, to jest chyba najtrudniejsza część, czyli podniesienie tego. Weszło? Jeszcze trochę. Teraz tak? Tak, i co jest z tym? To w dół? No, czy nie. Ty to zostaje. Zostaw, no, no. Dobra, teraz to. Myślę, to jest na czas. I muszę to wepchnąć? Nie, na spokojnie. Nie? Idzie, no. Tak? Delikatnie trzeba. Dobra, weszło? Tak jest, weszło. No. Czyli najdłuższa idzie. Gdzie to wszło? Tutaj. Nie. Nie?
Julia, nie Rodwo? Tutaj. Czekaj. Muszę tutaj. A, odkręcić. Dobra, dobra. Też teraz, nie. Też. Nie. O nie, włożyłam to. Wyjdzie? Tak. Dobra, no. Dziękuję. Dawaj. Tutaj. Tu. I tutaj. Tutaj. Właśnie, tak to jest, krótka pamięć. Rzeczywiście, słaba ta pamięć. Dobra, szybko się zmieszczę. Dobra, szybko. I to jeszcze, tak? Tak jest. I to idzie tu. Nie tu. Gdzie to idzie teraz? Tu. Tutaj, a, dobra. Koniec. Już. Minuta 50. No to wynik testu, już znamy. Yes. A zobacz jak o-ring na dole. Jaki o-ring? Jak, co jest? Coś jest źle? A, no to, no, no to chyba olej będziesz. O nie. Jacka tam, no. Dobra, trudno. 3, 4, start. Okej. Okay. Ojej, faktycznie. O, złą stronę? Na spokojnie, nie? Na spokojnie. Problemy na starcie? Tak? To już znamy. Trochę, o. No, no dobrze, się. Dobrze, czas leci. Nie da się dobrze, bardziej. Tak. A gorzej miało nie być. Ja wiem, o co chodzi. O co chodzi? Ty masz się o drugą stronę. Jezus! To radę? Tak. Dobra. 30. 5 sekund. Też nie. No tak, no, ta. No, no, no. Okej, okay. Tak? Najpierw. Nie, 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 spokojnie. Nie? Co? Aha, to trzeba włożyć, dobra. Okej. Okay. Dobra, teraz kręć. Kręcaj, wkręcaj. A która, gdzie? Tu. Musimy kręcić cały silnik. Tak, tak, tak. Aha, no, no tak. No tak. To nie, nie. Tu nie, tu. Tu. Aha, okej. Okay. I długa. Tutaj. Tak. To tyle? No, dobra. To wszystko. Ile? Minuta 35. No dobrze, a ty jak nas ocenisz? Ashley, no... dobrze to przemyśl. Ty popsułeś mi tę uszelkę, czyli będzie trochę mniej, ale myślę, że... 4, tak? 4? To był do 6. Od 1 do 6. Stawię. No to na następnym etapie dogonicie i się poprawię. No i tak kryteczka. Sukces jest taki, dziękuję, że białe koszule wciąż są białe. Częstochowa. Tym razem Julia i Natalia wybrały ten kierunek. Po zderzeniu się z niełatwą pracą tunera i finansową rzeczywistością nadszedł czas na uszycie kombinezonu żużlowego. Ciekawe, czy na to dziewczynom starczy pieniędzy. Kolejna spotkana osoba to Błażej Kępka, czyli właściciel KW Racewear, który od lat tworzy kombinezony żużlowe dla najlepszych zawodników z polskich torów, ale nie tylko. Skoro Częstochowa, to jak tradycja nakazuje, chociaż kawałek przyszłyśmy się pieszo. No i najważniejsze, że dotarłyśmy już do Błażeja. Cześć Błażej. Cześć. Miło was widzieć. Również ciebie bardzo miło widzieć. Cześć. No powiedz, co dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj uszyjecie kombinezon. Ja wam będę podpowiadał, ale musicie ogarnąć to same. Jestem bardzo ciekawy waszych efektów, także zapraszam. Chodźcie, zróbmy to. No to Błażej nie wie, na co się pisze. Błażej, rozumiem, że teraz nam przedstawisz swoją ofertę i będziemy mogły wybrać ten kombinezon, tą kolorystykę, która nam najbardziej się podoba. Tak, no przygotowaliśmy kilka propozycji dla was. Wybierzcie sobie design, który wam się najbardziej podoba. No kurczę, trochę tych projektów jest? No jest trochę. Nie, ten jest za ciemny, ten jest za jasny z kolei. Ten taki ognisty. O, tak, ten jest bardzo spoko. Ten jest bardzo ładny. Myślę, że my jesteśmy zdecydowane. Tak, więc chyba ta kolorystyka zostanie. Czyli od tego zaczynamy. Tak. Następnym etapem jest pobranie miar, ale musicie zrobić to samo. Julia, zmierz mi jak jedną z swoich francuskich modelek. Dobrze. 91. Dużo? Albo 90. Teraz Talia. 75. Nogę mi teraz możesz zmierzyć. Tak, do kostki. Powiedzmy do centymetr za buta. No i stop. 91. Kurde, widzisz? No. Jest 90. No, 7. Błażej, odtąd się mierzy, czy odtąd? Tak, może być odtąd. Ale całe palce, czy jak? Do... Nie mam pojęcia. Nie, no do nadgarstka, nie? Bo tak to już miał trochę za dużo ten kombinezon. Dobra. 55. Co jeszcze się mierzy, Błażej? Nie, ja tu powinienem siedzieć tak.
I w tym momencie zrozumiał, że to nie będzie łatwy dzień. A co do góry? Ma 87 błędy. No teraz cała prawda. Masz 72. 88 masz kwadrat. Ja coś robię źle, bo masz 92, tylko ja. No dobra, no 92 wpisujemy. 36. W kostce Julia ma 23. Dobra. 51. Chyba takie 15. Takie dobre 15. Takie dobre 15, tak. Jest super, super jest, naprawdę super. Tak, rewelacja. Dobra dziewczyny, mamy design, mamy pobrane wymiary, idziemy do komputera i pracujemy dalej. Dobra, to jeszcze oddajemy miarę i idziemy. Idziemy. Klikasz. I co? No i teraz sobie możesz przesuwać. Tak. I teraz ten rękaw też tutaj sobie przesuw. Widziałaś? Takie co? No. Czary mary. Teraz tym sobie dojedź tutaj bliżej. A to jest co? To jest dół rękawa. A to? Co to jest? To są lampasy, które będą tutaj sobie razem. Lampasy? O, w prawo. Tu? Prawo, prawo. Nie, prawo. A czemu tu? Bo one powinny być z tym elementem. Aha! To będzie tu. To będzie tu. Przód kombinezonu, tył kombinezonu. Dobra, lampasy. A te lampasy wtedy tu czy tu? Obojętnie, to już można ustawić albo z tej strony. Tu? No, powiedzmy tutaj tak. Mhm. Okej. Okay. Uważaj, właśnie przez chwilę mogłyśmy się poczuć jak prawdziwe różowe projektantki mody. No właśnie, mamy projekt, już mamy też nasze miary. Co dalej? Przechodzimy na produkcję. Czyli będzie zabawa. Bawimy się dalej. Zobaczcie, co mam. Pięknie, pięknie. Ojej. Czyli są już pierwsze efekty widoczne na materiale. Dobra, słuchajcie, ogarniecie to same, prawda? Ale co? Czyli powrót do dzieciństwa, tak? Wycinamy. Tylko nie wjeżdżajcie za linię. Okej. Okay. Ojej, no dobrze. Ale zobacz, ale czekaj, patrz, tu się nałożyło coś. Dobrze, ale to tak? Wszystko, to musisz sobie jakoś z tym poradzić. Nie takie rzeczy się wydarzały tutaj. Dobrze. Macie na to 5 minut. Uff, musimy się śpieszyć na to. Ogarniać. Coś czuję, że to nie będzie takie proste. A możesz sobie usiąść i kawkę pić i patrzeć na zegarek. Czekaj, bo ja się zdenerwowałam, chyba inaczej zrobić. Natalia, trzymaj nerwy i nożyczki na wodzy. Ty to szybko tniesz. Dobra, jak trochę tego białego zostaje, to okej. Okay. Musi być bardziej precyzyjnie. Leworęczni nie mają tu łatwo. Spokojnie, zaraz się rozkręci. Jestem taka dokładna. Wyjechałaś. No wiem. Dziewczyny, ja wam pomogę, co? Nie wyjeżdżamy za linię, pamiętajcie, nie wyjeżdżamy za linię, bo później kombinezon będzie nie spełniał wymiaru. Krzywy? No to poprosimy o pomoc. Dobra, no to będę... Chwytaj nożyczki i... Ale tak lecimy. Chciałam tylko zaznaczyć, że trochę tu się wyjechało. Nie, ale to się bardzo wyjechało, naprawdę. Czyli co, to już będzie nieładnie? Kilka niedociągnięć jest, ale zobaczymy, jakie będą efekty na koniec. Dobra, że ile lat już to robisz? No pierwsze kombinezony szyłem w 2001 roku, czyli 22 rok działalności związanej z szyciem kombinezonów. To prawie tyle, sporo, ile dziewczyny mają lat. A pierwszy klient? Pierwszym klientem był chłopak ze szkółki żużlowej, później mini żużlowiec i następnie żużlowiec Adrian Osmulski i Adam Pietraszko, który też nadal cały czas jest blisko żużla. Ile z reguły trwa zrobienie takiego kombinezonu? Takiego żużlowego najszybciej robiliśmy kombinezon, dwa komplety osłon dla Griszy Laguty. Aha. Zamówił o godzinie 16 i o godzinie 10 rano na drugi dzień odebrał. O, wow. Natomiast jeżeli wchodzimy w klimat tego procesu totalnie od zera, to, no to musimy liczyć, że tak w jednym dniu trzeba go zaprojektować i faktycznie przygotować te miary, w drugim dniu wrzucić go na produkcję. Trzeci dzień to jest tam zaczęcie szycia czy powycinanie. Mhm. Czyli około tych 4-5 dni w takim normalnym procesie, może tam 6, nie? Nie przychodzi się i tak z dnia na dzień dostaje taki kombinezon, prawda? Chyba taki nie, nie dostajesz, nie, nie dostajesz z dnia na dzień, natomiast dostajesz termin w sezonie, około 8 tygodni czekasz na kombinezon. A była jakaś taka na przykład śmieszna sytuacja, gdzie
nie wiem, kombinezon nie dotarł do klienta. To albo... nie była śmieszna. Sytuacje z zamówieniem kombinezonu zawsze są na limitach i zawsze jest wszystko na ostatnią chwilę. Jest naprawdę, tam nie możemy sobie pozwolić na drobny błąd. Oczywiście wiele tych takich błędów przez lata się zdarzyło. One nie były śmiesznymi, niestety nie były śmiesznymi, raczej kończyły się pozytywnie, ale zdarzyło się tak, że kombinezon nie dojechał do zawodnika, bo kurierowi się pomyliły paczki. Mhm. Ale przez to żadna przyjaźń z zawodnikiem nie została zakończona. Nie. Opowiadasz to z ogromnym uśmiechem na twarzy, praca jest też twoją pasją? Zdecydowanie, no jest moją pasją, ale ten uśmiech jest wywołany tym, jak sobie super radzicie z nożyczkami. Aha. Ostatni raz wycinałam coś przy szkolu, więc naprawdę. Nie, no ale super, na razie jeszcze krzywdy sobie nie zrobiłaś, apteczka jest tutaj jak coś. Okej. Kombinezon to jest lwia część budżetu przed sezonem dla żużlowca? Zdecydowanie nie. To jest tylko procent. Ten kombinezon jest małym procentem tego budżetu, który musi sobie zrobić i założyć na sezon. To ile tak kosztuje? Julia, stać nas, ale zaczekaj, bo właśnie zaraz się dowiemy, ile to kosztuje. Jeden. Koszt takiego kombinezonu około 4000 zł możemy założyć. To nie jest źle, Natalia. Nie jest źle. To nie jest źle. Błahy rabacik? Tak, rabat jest stolicą Maroka, nie? Chyba. Coś wymyślimy. I gdzie ten uśmiech? Skończyłyśmy wycinać, jak nam poszło. Właśnie tutaj sprawdzam. Naprawdę? Trochę powyjeżdżałyśmy, ale słuchajcie, dobra, pierwszy raz to robiliśmy. Dobra, no postaramy się coś uratować z tego. Siadajmy do maszyny. Gorzej już chyba nie będzie. Mamy już ostatni etap, czyli szyjemy. Pokażesz nam teraz, jak to się robi, tak? Tak, pokażę wam, natomiast ja wam tylko pokazuję. Wy później szyjecie same, tak? Dobra. Musicie być żużlowcem takim prawdziwym, z krwi i kości, więc to jest wasza robota. Liczę, że sobie przeszyjecie palce. Już nie mogę się doczekać. Tutaj kolankiem podnosimy sobie tą stopkę, opuszczamy i w tym miejscu, którym chcemy szyć, delikatnie przejeżdżamy, szyjemy pierwszy element kombinezonu, poucinać wszystkie nitki. Na razie się jeździły. To wydaje proste. Właśnie, wydaje. Znowu podnosimy, musimy obrócić i zszywamy sobie te elementy. To chyba krzywo wycięłyśmy, Julię. Zobaczymy, jak będzie ten kombinezon leżał na was. Chętnie sprawdzimy. O Jezus, wow. Za mocno. No. Trzymaj gaz. Za dużo gazu, o nie, no. Za dużo. Trzymaj gaz. O, teraz to tak, dobra. I to teraz. Dobra, no i podnoszę. Podnosisz, tak. I przecinam. Podnosisz, wyciągasz tu przecinasz. A, tu, blisko, tak. Sorry. Blisko. I rozkładamy to tak. Na boki i zaczynasz sobie tutaj musisz szyć. To jest ten środek. Tak, tak, tylko od tej strony najpierw. Zamknij, zamknij. A, zamknij. I teraz. Za bardzo. I teraz nie naciskaj. Nie, jest okej, okay, dobra. No prawie, czekaj. Co? No. Tu musisz przytrzymać, czyli to musisz mieć dociśnięte, bo ci zaraz wyjedzie, wjedzie ci, że się nieładnie rozszyje to, nie? Julia, ty mniej przestraszona na krosie byłaś. Mniej, właśnie tak. Właśnie nam się zerwała nitka. Zerwała? A jak to ja zrobiłam? Pytanie. A co? I co teraz? No, trzeba założyć nitkę. No mama nie będzie dumna. Kurde, czekaj. To nie jest łatwe. No nie jest. Za bardzo? Nie, no dobrze jest. Rób. Boże, jak ty to robiłeś, to wydawało się prostsze, ale jak widzę, jak robi to Julia, to już się boję, co mi wyjdzie. Nie, no spokojnie, zaraz się rozkręcicie. Jest dobrze. Wierzę w was. Trening czy nie mistrza? No dobrze. Zdecydowanie, no. Kiedyś uszyję coś sobie, jadę. Jest, koniec, jeszcze. Prawie koniec. O. Podnosisz, odwracasz teraz. Aha. I szyjemy tą górną część. I tak jest ok? No, czy... zamykasz? Tak, tak. Tak, tak. Nie wiem, czy to bardzo równy szef. O nie. Krzywo poszło. Trochę skręciłam. Trochę, zobacz, gdzie się zaczęłaś, jak nie skończyłaś. Ale bo się ma tak... Machnęłaś się o dobre 1,5 centymetra. Czyli zaprujemy? Tego nie zauważ. Nie, zostawmy tak. Zostawmy artystycznie tak? Nie, artystycznie a, czyli nie to jest, powiedz, że to specjalnie tak. Tak, to specjalnie.
Specjalnie tak. Dobra. Julka, zaczęłaś szyć lewą stronę kombinezonu. Natalia uszyje prawą część kombinezonu, a ja później ten kombinezon zszyję i porównamy, która część kombinezonu jest ładniej uszyta. Co wy na to? Podnieś kolanem. Prawo. Nie naciskamy na razie gazu. No to załóżmy znowu liczkę. Ciapy. Kilka niedociągnięć jest. Igła musi trafić w kropkę. To będzie gruba akcja, nie? Trafiła. Nie, no super, tylko jeszcze na razie nie zaczęłaś szyć. No. I teraz bardzo delikatnie naciskasz pedał gazu. No dobrze, dobrze, no. Jedziemy, jedziemy. No. O, chodź, mam skurczu, to ze. Nie wyjeżdżaj za linię. Jap. Tak, delikatnie, delikatnie i płynnie. Nie, ja widzę, jakie to będzie krzywe. Dobra, moje też było krzywe. Moim zdaniem jest super, nie? Mniej śmiechu, więcej roboty. Spokojnie. Naprawdę? Naprawdę. Nie, no dobra, okej. Okay, ale no. Mnie pociesza to, że nie tylko ja tak się idzie, idzie wam bardzo dobrze. Jest zwycięstwo. Słuchaj. Zapowiada się naprawdę trudny dzień. Najgorsze godziny przed nami. Oj, dziewczyny, szyć to trzeba umieć. Szefie, jesteśmy gotowe. Chodź, Natalia. Pokażcie. Zaprezentuj, proszę. Spodziewałem się gorszego efektu. Ojej, ojej, co tak idziesz na tych nogach sztywnych jakoś? Co się stało? Troszkę ciasno. Tutaj jest okay. Wszystko okej. Okay. Ręce pasują, nogawki nawet też, ale tutaj coś źle wymierzyłyśmy i troszkę mi jest ciasno. Ledwo się dopięłam. Nie wiem, czy usiądę na motocykl, ale... Co powiesz o tych szyciach? Nie no, szycia są fatalne. Jak mam być szczery, to są fatalne. No nie ma szans, żeby to w ogóle poszło, żeby to przeszło i żeby zawodnik mógł tak startować. Jestem z was dumny, że ten kombinezon jest w całości. A jakbyś miał nas ocenić? Nie róbmy tego. Nie róbmy tego. Po prostu musicie się trochę jeszcze nauczyć, ale jesteście na dobrej drodze. Dziękujemy za współpracę. Dzięki wielkie. Kolejny kierunek, tor żużlowy. Czas na najważniejszy sprawdzian. Nastawiam popcorn. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie.